tym krótkim filmie spróbuję Wam wytłumaczyć, jak działa kłódka, ten element, który często zapinamy o skobelek, czy przewlekamy przez niego łańcuch, jest jak gdyby blokowany wewnątrz kłódki za pomocą dwóch takich zaczasków. Jeśli zaczaśniemy te dwa zaczaski, no to żeby można było je odblokować, no to musimy obrócić tym elementem, który znajduje się w kłódce. I teraz troszkę teorii. Cały ten mechanizm, który uniemożliwia otwarcie zamka, to jest mechanizm zapadkowy, a ta część, którą ja nazywam elementem obrotowym, to fachowo nazywa się bębenkiem. W bębenku jest taka szczelina, do której możemy wsunąć klucz. Z drugiej strony w tym przypadku są dwa piny, które umożliwiają otwarcie kłódki, one po prostu przesuwają te dwie blokady, które zwalniają pałąk kłódki. Aby uniemożliwić obrót tego bębenka, czyli tego elementu obrotowego, zamontowane w kłódce są zapadki. Zapadki wykonane są z wałeczków o różnej długości. Teraz Wam wytłumaczę, jak to jest, że jednym kluczem da się daną kłódkę otworzyć, a drugim kluczem kłódki tego samego typu nie da się otworzyć. Tutaj jak przyjrzymy się kluczowi, no to tu jest zarys tego klucza, który jest indywidualny do danej kłódki. Nie powinno się tak zdarzyć, że klucze od innej kłódki tego samego typu będą miały taki sam zarys tych zębów. Ale czasami przy tańszych rozwiązaniach może się to zdarzyć. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Jeden komplet zapadki, no to są dwa wałeczki i jedna sprężyna. Teraz widzicie bębenek z niepasującym kluczem. I tak, część wałeczków wystaje poza ten walec, a część wałeczków wchodzi do środka tego walca. Jak wcześniej Wam powiedziałem, jedna zapadka składa się z dwóch wałeczków i sprężyny. Czyli ten pierwszy rząd wałeczków siedzi jak gdyby w tym bębenku, a drugi rząd wałeczków jest ulokowany w korpusie kłódki. Czyli jak wałeczki w bębenku się schowają do środka wałka, no to na ich miejsce wsuną się te wałeczki z korpusu kłódki i też dodatkowo blokują i uniemożliwiają obrót tego bębenka. Teraz widzicie bębenek z pasującym kluczem. Po wsunięciu klucza wszystkie te wałeczki są na równo z tym walcem i jest możliwość obrócenia tego walca, czyli bębenka. Jeśli mamy klucz, który pasuje do tej kłódki, no to wszystkie piny powinny ustawić się na równo z powierzchnią tego walca. No i teraz widzicie, ten klucz pasuje, a tutaj wkładam drugi klucz i ten drugi klucz nie pasuje. Jeśli nie mamy klucza, no to nie jesteśmy w stanie przekręcić tego elementu, ponieważ musielibyśmy ściąć te wałeczki, które znajdują się w środku kłódki. Bez klucza te wałeczki ustawiają się losowo i ma to takie właśnie zadanie, że jak nie ma klucza, no to te wałeczki są wciśnięte i blokują możliwość obrotu tego elementu wewnątrz tej kłódki. I teraz tak, siła, która jest potrzebna na ścięcie tego wałeczka, jest większa niż wytrzymałość klucza. Czyli gdy włożymy klucz, który nie pasuje i zaczniemy go na siłę przekręcać, no to wcześniej ukręcimy ten klucz niż zdołamy otworzyć tą kłódkę. Napiszcie w komentarzu, jakie kłódki Wy polecacie, żeby były solidne i trudne do sforsowania. Jeśli klucz pasuje do kłódki, no to wszystkie te piny układają się równo z powierzchnią tego walca i mamy możliwość przekręcenia i otworzenia kłódki. I teraz tak, jak mamy już ustawione te wałeczki, który wałeczek powinien być w odpowiednim miejscu, no to od góry dokładamy komplet wałeczków, w każdym otworze po jednym, wkładamy sprężynę i zabezpieczamy tą kłódkę, żeby te sprężyny się nie wysypały. I tak jak widzicie, kłódka działa z kluczem, bez klucza nie jesteśmy w stanie jej obrócić, a z kluczem, który jest od innej kłódki, też nie jesteśmy w stanie otworzyć tego zabezpieczenia. Pierwszy wałeczek blokuje możliwość wyciągnięcia tego obrotowego elementu z kłódki i ogranicza obrót tego wałka, tak żebyśmy w środku po prostu nie przekręcili go o 180 stopni, tylko jest ustawiony na jakiś kąt.
maksymalnie do ćwierć obrotu. Żeby próbować przekręcić klucze, no to trzeba klucz wsunąć do końca, ponieważ gdy nie dosuniecie go do końca, no to nie będziecie w stanie otworzyć kłódki dobrym kluczem. Bardzo dużą rolę odgrywa też obudowa tej kłódki, korpus, z jakich materiałów są poszczególne elementy wykonane. Jeśli będą to miękkie elementy, no to można je, nie wiem, bardzo łatwo przeciąć, zniszczyć i wdostać się do zamkniętego pomieszczenia. Ja tą kłódkę kupiłem właśnie, żeby moim dzieciom pokazać, jak taka kłódka działa i powiem, ten przezroczysty właśnie korpus bardzo pomaga w tym. Jeśli coś chcielibyście dodać jeszcze do tego, no to piszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne moje filmy.